Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę robić rybę na obiad i tak od razu przy okazji podam Wam przepis, jak u mnie w domu się tą rybę smaży, na co zwrócić uwagę, aby ona była smaczna, chrupiąca, jakich błędów nie popełnić, a jakie takie małe tiki zastosować, żeby ta ryba była naprawdę soczysta i smaczna. Na początek ryby, zależy jakie kupicie, oczywiście mowa tutaj jest o już gotowych filetach, jeżeli kupicie takie świeżutkie, to bardzo dobrze, a jeżeli mrożone, to trzeba te rybki rozmrozić. Najlepiej zostawić je na noc w temperaturze pokojowej i one rozmarzną same, bądź można też rozmrażać w wodzie, żeby przyspieszyć to rozmrażanie, bądź też jest fajne rozmrażanie w mleku. Włożyć je do mleka, one wtedy tak nabiorą takiego dodatkowego waloru smakowego, aczkolwiek ja tutaj rzadko rozmrażam w mleku, przeważnie wyciągam je z zamrażarnika na noc i one się rozmrażają same. Ryby mrożone niestety mają dużo wody, dużo wilgoci. To na samym początku trzeba je osączyć, osuszyć, żeby jak najwięcej tej wilgoci odciągnąć. Ja tutaj akurat nie mam tulipie. Płaty takie, można powiedzieć, filety już tulipi i mam mintaja, uwielbiamy mintaja. I teraz poprzekładam sobie ręcznikiem papierowym i poukładam na nim kawałki ryby, żeby to mi się dobrze odsączyło. Ryba bardzo ładnie się odsączyła, już nie zawiera takiej ilości wody, wszystko wsiąkło pięknie w ręcznik papierowy. Zobaczcie, jaka ona teraz jest sucha. Tak powinna wyglądać ryba, która będzie smażona i jeżeli jej się nie odsączy, ona będzie później na patelce strzelać i będzie wypuszczała dosyć dużo wody, a tego nie potrzebujemy w rybie, bo to będzie nam niestety ją zmiękczało. Także tutaj bardzo ważne jest odsączenie tego nadmiaru wody i gotowe. Ja teraz przesolę, ale przesalam dosłownie tuż przed samym smażeniem. Nie robię czegoś takiego, że przesolę rybę i odkładam na godzinkę czy na dwie na dochodzenie. Z tego względu, że sól wyciąga wodę, powoduje, że one będą jeszcze, mimo wszystko, że są odsączone, będą tą wodę z siebie wypuszczać. Przesalam z dwóch stron i teraz posolone ryby skrapiam delikatnie sokiem z cytryny. Sok z cytryny wydobędzie głębię smaku ryby i sprawi, że będzie po usmażeniu taka delikatniejsza, smak będzie ciekawszy. Do tego kilka kropel pomarańczy. To też, mimo to, że wyciąga smak, wydobywa smak, to też zabija tak jakby zapach tej ryby. Tak samo moczenie ówczesne w mleku też powoduje to, że ryba pozbywa się takiego swojego intensywnego zapachu. Smak jest delikatny, całkiem taki inny. Zresztą jak spróbujecie, to będziecie widzieć. I teraz szybciutko przygotowuję na świeżo panierkę. Składniki i proporcje będziecie mieli oczywiście podane tak jak zawsze w opisie. Kliknijcie sobie palcem w tytuł i te składniki Wam się pojawią. Tutaj idzie mąka kukurydziana. Co ważne, sproszkowana, suszona cebula. Ona nada takiej wyrazistości dla panierki, takiego wykwintnego smaku. Papryka suszona, słodka, nie ostra, tylko słodka. I oczywiście pieprz. Sól, jak zauważyliście, już nie, bo ryba jest posolona. I teraz to wszystko mieszam. Można jeszcze sobie spróbować palcem
nakupki smakowe, czy ta panierka jest w zupełności doprawiona papryką, cebulą, bo tutaj chodzi o indywidualny gust. Każdy ma inny smak, inne, powiedzmy inaczej, kubki smakowe reagują, także tutaj już do gustu każdej osoby. Przygotowane i teraz już na patelce roztapiam olej. Rybę można smażyć na maśle klarowanym bądź na oleju. Wiem, że też smażą osoby na smalcu, jednak olej jest taki najbardziej neutralny. Smalec ma swój taki specyficzny zapach, smak, aromat, tak samo masło również. I ryba tymi aromatami przechodzi, dlatego olej, bo on jest najbardziej neutralny i taki chyba najbardziej odpowiedni tutaj do tego typu panierki. I oczywiście jajko. Jajko rozkłócić, tak jak to u mnie mówiła moja babcia i w jej rodzinnym domu zawsze mówiło się, że trzeba rozkłócić jajko. U mojej mamy z kolei mówiono rozmącić, a ja mówię roztrzepać. Przyszła mamusia, wącha pieprz. Prawdziwy. Bo mnie zaczyna katar brać, a mnie pieprz pomaga. Zatem tak kilka razy dziennie powącham i przechodzi. Właśnie mama ma tutaj taką sprawdzoną na sobie... I to już od dawna. ...recepturę. I pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak byliśmy dziećmi z siostrą, z kuzynem, jak tylko nas katar brał, mama nas katowała pieprzem. Kazała w dziurki do nosa wsypywać, wąchać. I ja na pieprz mam takie uczulenie, trochę alergiczne, że jak sobie posypałam, puchłam tutaj, ale katar, wiecie co, przechodził. Mnie też przechodził. Właśnie pomaga mi prawdziwy pieprz. Kilka razy dziennie sobie to wciągam i katar babcia przechodzi. Wciąga, słuchajcie. Wciąga. A ja smażę rybki tutaj. Dzisiaj u nas ryby też dosyć często goszczą. Mama lubi ryby na różne sposoby je tutaj. Aj, nasi mężczyźni przepadają jeszcze więcej jak ja. No, są fanami ryb. My tak z mamą, ja lubię ryby bez ości. Wszystko, co nie ma ości, to jest ok, ale jak już karp, czy te ryby takie pływające, które mają ości, to już słuchajcie, nie. I teraz rybka. Rybka przesolona tuż przed smażeniem, bo ona mimo wszystko, zobaczcie, już zaczyna się szklić, puszczać wodę. I teraz w jajku, w panierce i drugi raz w jajku, w panierce, nie więcej, z tego względu, że panierka też nie może być za gruba, bo ubije nam smak tej ryby. I na rozgrzany olej. Olej musi być rozgrzany mocno, bo jeżeli nie będzie mocno rozgrzany, ryba będzie piła. Tu panierka będzie bardzo nasiąkała nam olejem. I jest ważne, żeby ten olej był rozgrzany tak do 170 stopni. Jak to sprawdzić? Bez termometra. Jak patrzymy na patelkę, on tak delikatnie zaczyna falować. I w tym momencie skręcam gaz na mniejszy, z tego względu, że ona będzie szybko łapała tutaj temperaturę i z kolei nam się będzie palić. I zobaczcie, ryba wrzucona na rozgrzany olej bardzo ładnie skwierczy. Oczywiście tego oleju musi być tak, żeby ona luźno pływała. Jeżeli damy mniej, panierka nie będzie chrupiąca. Ona tutaj teraz momentalnie się ścina. Ile smażymy rybę? W takiej początkowej fazie, z pierwszej strony, około 5-6 minut, jeżeli ryba jest taka dosyć płaska, jeżeli jest grubszy płat, no to już wtedy odpowiednio musimy sobie tego czasu dołożyć, bo będzie w środku niedosmażona. I przewracamy potem na stronę drugą i smażymy jeszcze 2-3 minutki i to jest w zupełności dość. Rybki posmażone i teraz jeszcze delikatnie na wierzch sokiem z cytryny. No tutaj mi spadła pestka, ale to nic.
I ryby są gotowe. Tutaj są dwie wersje. Jest wersja panierki z papryką słodką i jest wersja bez papryki. Różni się kolorem. Papryka, jak wiecie, jest czerwona i jeżeli dodamy ją do mąki, ona tą mąkę zabarwi i przy smażeniu będzie taki troszeczkę ciemniejszy kolor jak tutaj. Natomiast bez papryki będzie jaśniejszy, będzie kolor złoty, kolor mąki kukurydzianej, kolor właśnie kukurydzy, którą Indianie w czasach, w których żyli, w których oni władali terenami Ameryki, nazywali złotem Ameryki. Złotem tak naprawdę dla Indian była kukurydza, z tego względu, że ona żywiła, dawała pokarm, który się nie psuł, wysuszony. Kukurydza stojąc niezerwana, ona będzie stała do wiosny. W kolbie się nie zepsuje, bo tam działają, powiedzmy, warunki wiatru, warunki słońca i to ziarko się nie psuło. Także tutaj taka troszeczkę teraz odskocznia od tematu. Taką rybę Wam proponuję. Przepisów na rybę jest ho, ho, ho i jeszcze trochę. Mam ich dosyć sporo. Być może jeszcze uda mi się Wam coś z ryby pokazać. Smażonego karpia przede wszystkim chciałabym Wam pokazać, ale to zobaczymy, na co mi czas pozwoli. Na pewno będą ciastka orzechowe, przepyszne. Prawdopodobnie będzie, tak jak już mówiłam w którymś odcinku, miodownik z orzechami prażonymi, przepyszny również. I być może jeszcze jakieś kulinaria, ale to zobaczymy. A dzisiaj życzę Wam radości, uśmiechu, chęci z przygotowania potraw samemu i przede wszystkim wyciszenia, takiego dystansu i powściągliwości w stosunku do drugiego człowieka, bo bardzo często, będąc chrześcijanami, łamiemy podstawowe przykazania dekalogu. Pierwsze przykazanie, które łamiemy, to jest szanuj bliźniego swego jak siebie samego, a drugie nie zabijaj. I o dziwo, zaskoczę Was, ale zabić można nie tylko rękoma, ale można zabić słowem, można zabić czynem. Także tutaj życzę Wam, abyście nie popełniali grzechu, zaniechania, poniechania tych właśnie że przykazań. Bo szykujemy się do świąt, szykujemy się do Wigilii, zasiądziemy do stołu, a niestety z czym? To, co na stole, to jest drugi plan, ale pierwszym planem jest tutaj. I siadając do stołu, będziemy łamać się opłatkiem i poniekąd tam będziemy rozliczani z tego, a nie z tego, co na stole. To zapamiętajcie. I życzę Wam tego godnego przygotowania się do świąt, nie tylko tych 3 dni włącznie z Wigilią, ale całego roku, bo święta tutaj trwają cały rok i nasze czyny nie powinny być tylko na tą godzinę przy stole wigilijnym, a wiem, że wielu z Was siądzie zwaśnionym do stołu, więc to chyba nie ma sensu. Także życzę odpuszczenia. Wiem, że nie da się z wszystkimi gdzieś tam zapomnieć jakichś żali, ale nie czujcie urazy, nie życzcie źle. Wybaczcie. Wybaczcie w środku. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego.